cofaj, 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 szybko cofaj! Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive i dzisiaj, słuchajcie, mamy przepotężne Mustangi, które będą nas gonić. Ten Mustang ma 1400 koni, jakby ktoś nie wiedział, i jest ich, uwaga, nie jeden, nie dwa, nie trzy, tylko o wiele, wiele więcej. Zobaczcie sami, tu wszędzie gdzieś jest jakiś Mustang, także będzie ciężko uciec, szczególnie że mamy jakieś 20 koni mechanicznych. Nasze auto oczywiście będzie się ulepszać, jeżeli będzie zbyt ciężko, i oczywiście stąd musimy się dostać prosto, jadąc gdziekolwiek chcemy, znaczy którędykolwiek chcemy, prosto tutaj na górę, na samą górę, na stację benzynową, która jest zniszczalna swoją drogą. Grzesiu nam otworzy garaż i będziemy tutaj bezpieczni, także zostawcie subika i lajka. Jeżeli nie zostawicie, to będziecie mieć pecha w życiu, jak Grzesiu, który spada od podmuchu wiatru. Także uwaga, przechodzimy do odcinka. Już słyszę, już słyszę. Dobra, to jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne, rozwalili się. Rozwalili się. Dobra, ciężko tutaj cokolwiek zrobić. Uciekamy, uciekamy od tej policji, bo ona prosto na nas jedzie. Tędy musimy jechać przez miasto. To jest super pomysł, jechać przez miasto. Szybko, szybko. Nikt za nami nie jedzie jakimś cudem. Dobra, pierwszoosobowa kamera. Jedziemy, uciekamy, nikogo za nami nie ma. Jedziemy przez miasto jak najszybciej. Ja... Dobra, dobra, ominąłem, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, szybko, szybko, szybko. Słyszę ich za mną, słyszę ich za mną. Dobra, tutaj bokiem trzeba, a nie wyszło. Słyszę policję, szybko, cofaj skrini, cofaj skrini. Dobra, oni są niebezpieczni, oni są serio niebezpieczni, tędy jedź skrini. Chociaż jechanie na autostradę to też nie jest zbyt dobry pomysł, ale nieważne. Uciekamy. Nie no, ja już go widzę. On jest za mną. On jest idealnie, idealnie za mną. Nie. Dobra, przeżyję. Co się dzieje? Ruszyć się nie mogę kompletnie. Mustangi się rozwalają. Ale my już dalej niestety nigdzie nie pojedziemy. Mamy tym razem potężniejszą maszynę. Mamy Renault Scenic z większym silnikiem oczywiście. I teraz mamy szansę, żeby od nich uciec. Rozwalili się. Jeszcze we trójkę się rozwalili. Nie no, my od nich uciekniemy, zobaczcie, bez żadnego problemu. 160 km na godzinę. Jedziemy po wygraną. 170, jest dobrze. Jest dobrze, nie słyszę żadnej policji, nie widzę żadnej policji. Słyszę policję. Leci bokiem. Zobaczcie, ten też leci tutaj bokiem. Ej, nie wiedziałem, że policja da radę coś takiego zrobić. Nie, oni są za mną. Oni są za mną. Muszę zjechać. Nie, stój, bo walniemy jeszcze. Stój, dobrze. Jedziemy. Okej, jest źle. Szybko, cofaj. Pęk zbiornik paliwa. Musimy dojechać teraz jak najszybciej na miejsce. Jakim cudem ten Mustang jeszcze mnie goni? Co to ma być? Dobra, uciekniemy, dojedziemy do tej stacji benzynowej. Musimy do niej dojechać, szybko. Pełna moc, Renault, pełna moc. Zobaczcie, że tutaj z przodu nic się zbytnio nie stało, tylko ślisko jest, przez to, że mamy rozwalone koła z tyłu. No, leci bokiem normalnie te Renault. Co? Zgasł, widzowie, jest problem. Nie wiem, wysiąść. Czemu nie mogę wysiąść? Czemu nie mogę wysiąść? Otwórz drzwi. Nie da się otworzyć drzwi. Otwórz. Nie. Policja właśnie nas złapała. Co prawda myślałem, że wjedzie w nas, ale już chyba wystarczająco. Wjechali. Mamy kolejny nieco szybszy samochód. I mamy też dwa Mustangi więcej. Także będzie teraz ciężej i łatwiej jednocześnie. Zobaczmy, czy uda nam się przetrwać przed tymi Mustangami.
Mustangami! Dobra, już jest źle, nie mamy zderzaka z przodu, ale jedziemy. Jedziemy, spróbujmy uciec! Zobaczcie, że oni tu wszyscy zawracają już po mnie. Dobra, zderzak to pułapka, zderzak to pułapka. Może w niego wjedzie. Nie wjechał w niego! Dogania nas! Nie! Zostaw mnie! Przeżyliśmy to! Przeżyliśmy to! Mustang tego nie przeżył! Jedziemy dalej! Bokiem na zakręcie! Szybko! Co jest? Co jest? Jedziemy dalej! Nie mamy jednego koła z tyłu! Zobaczcie, co się za nami dzieje! Dwa Mustangi lecą bokiem! A nie, my nie mamy koła z przodu! Dobra, to gorzej trochę! Ale nie poddajemy się! Ten Mustang wyprostował! I jedzie dalej za nami! Wrzucam piąty bieg! I próbuję od niego uciec, ale zobaczcie, że nie da się! Nie da się na prostej drodze praktycznie uciec od tych Mustangów. I znowu zostaliśmy złapani. Teraz wszyscy dojeżdżają. A, kolejny inteligentny. Weźmy w takim razie suba. SUV jest wytrzymalszy i ten SUV jest też szybszy. Będą więc większe szanse na ucieczkę od tych Mustangów. Okej, dobra, uciekamy, jest dobrze. Wyłączmy sobie trakcję i zobaczcie, 240 km na godzinę. Tu trzeba zwolnić, bo się rozbijemy. Ale Mustangów nie ma, nie ma w ogóle Mustangów. Jesteśmy bezpieczni. Widzowie, mamy problem, bo oni, zobaczcie, oni wszyscy, dosłownie wszyscy jadą po nas. I to są zaraz za nami, tu trzeba hamować, oni nie będą tu hamować, z tego co pamiętam. I mam nadzieję, że tutaj, właśnie tutaj się rozbiją, poczekajmy na nich. Poczekajmy, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Nie no, to jest co... Nie, jeden wyhamował. Nie, wyhamował! Nauczyli się! Nauczyli się! Dobra, tędy jedziemy. Trzeba przez stację przejechać. Przez stację, albo nie przez stację. Tu bokiem! Jedź, proszę! Pełna moc w BMC! Uciekniemy... Wiecie co, jedziemy tędy, to są skróty, to są dobre skróty. Mam nadzieję, że nam nic się nie rozwali w tym samochodzie. Szybko, jesteśmy już prawie na miejscu. Nie wiem, gdzie tu zjazd. Tu trzeba zjechać. Tędy, bokiem, czteronapędówką. Okej, tu jest ślisko, z tego co pamiętam, tu jest serio ślisko. Więc trzeba uważać. Mustangi są zaraz za nami, dosłownie za nami. Szybko, tu trzeba zwolnić. Zwolnij, Screamy. Przyspiesz, Screamy, dobrze. Nie, co ty robisz? Nie, dobra, nie złapią nas, będzie dobrze. Jedziemy dalej, jedziemy. Idzie, co? Wstał jakimś cudem. Koło zachoczyło i złapało trakcję. Wracamy do gry. Mustang spadł. Dobra, mamy krzywe koło. Mamy serio krzywe koło z tyłu, więc trzeba uważać. Już nie da się praktycznie jechać. Przebijamy się przez Mustanga. Dobra, szybko. Chociaż schowanie się teraz nie ma sensu. Ale mimo wszystko Grześ już nam otworzył garaż. Wjeżdżamy do środka i zobaczcie, jesteśmy. Nie otwieraj się, czemu się otwierasz? Jeszcze na BMW nam spadł. A on tu próbuje wjechać. Tędy, pod górkę. Rozumiem, że ten Mustang jest niesamowity, ale bez przesady. Ale Grzesiu oczywiście zajmie się tą policją, ponieważ rozwali im całe przejście tutaj i nie będą mogli kompletnie tędy przejechać. Grzesiu się poświęcił, zostawcie lajka dla Grzesia, zobaczcie jaki brudny jest teraz. Ale co gdybyśmy wzięli prawdziwego Mustanga Kena Blocka i teraz uciekali przed tą policją. Teraz będzie to możliwe bez żadnego problemu, spróbujmy dojechać bez żadnych zniszczeń. Zobaczmy, czy Screamy da radę czegoś takiego dokonać. Jedziemy od razu na autostradę. 300 km na godzinę. Ja skręcać praktycznie nie mogę. Dobra, on jest tak szybki, że bez problemu uciekniemy od tej policji. Nie, dobra,
to się nie liczy, nie ma żadnego zniszczenia nie ma. Teraz hamujemy, żeby skręcić na tym... To się nie liczy? Zakręcie! I zobaczcie, oni nie są w stanie w ogóle nas dogonić. Co prawda słyszę jakąś policję, ale zobaczcie... Nieważne. Uciekamy od policji. Może ja się nie będę już odsywać? Bez żadnych zniszczeń. Czajcie, że zawsze jak się odezwę i podczas odzywania się, ja nie potrafię prowadzić ani trochę. Chociaż tutaj policja się w większości rozwaliła, ale no nadal to się nie liczy jako ucieczka. Dobra, teraz pełne skupienie Screamy. Dobra, jest źle, bo oni też tutaj są. Zapomniałem o tym, że oni tutaj też są. Możemy przejechać przez miasto, bo ten Mustang jest na tyle epicki i na tyle wytrzymały, że on przetrwa dosłownie wszystko. No może bez tego. I tego. I tego. Bez żadnych zniszczeń. Okej, teraz się uda. Teraz musi się udać. Pojedziemy sobie tędy. Załóżmy, że jedziemy tędy. Tylko nie wiem, gdzie tu prowadzi droga. Chyba tędy. Tędy trzeba jechać. Tędy szybko, bo za nami jest policja. Pojechali drogą zwykłą. Nie wiem, czy oni potrafią w ogóle jechać po tej drodze. Więc jedziemy tą piaskową drogą. I dzięki temu nas nie dogonią. Okej, jesteśmy na asfalcie. Policja jest zaraz za nami. Więc pełna moc. Tylko ja nie wiem, gdzie tu się jedzie. Ja nie wiem, gdzie tu się jedzie. Stój. Dobra, lekka kraksa. Nic się nie stało. Co on tu robi? Czemu on jest jeszcze taki rozwalony? O nie. Nie. Dobra, szybko. Tędy. Nie. Żyjemy. Nie. Dobra, cofaj. Szybko. Nie. Widzowie, tym się ciężej ucieka niż Renault. Zobaczcie, jak nas złapali. Dobra, będę sprytny i po prostu pojadę pod prąd. To jest najprostsza opcja. Tutaj można jechać pełną prędkością. 340 km na godzinę. Jedziemy bokiem. Okej, lepiej sobie to wyobrażałem w mojej głowie. Ale nadal ten samochód działa. To jest epickie, że on jest praktycznie niezniszczalny. Dobra, trzeba tu zwolnić. Okej, prawie zwolniłem, ale oni gorzej zwalniają, tak? Nie wyzywajcie mnie, ale miałem dojechać nienaruszony, więc jeszcze raz. Okej, pełna moc, jedziemy po wygraną, 320 km na godzinę, hamujemy, bokiem, dobra, jesteśmy nienaruszeni, to się nie liczy, jest wszystko w jak najlepszym porządku, teraz trzeba wyhamować, normalnie wyhamować, powoli, jak normalny człowiek, skręcić 60 km na godzinę w zakręt. Ten Mustang nie hamował, jest pięknie. Dobra, teraz tutaj trzeba dohamować, pełna moc, lekkie tutaj zahaczenie, ale jest dobrze, nie dogonią nas, nie ma żadnych szans, że nas dogonią. Okej, wjeżdżamy na parking, tu będzie ślisko, pamiętaj Screamy, będzie tu ślisko, trzeba uważać, nie jedź po swojemu, bo po swojemu wypadniesz. Nie, Screamy, jedź, szybko, nie, proszę, przeżyj. Tak, udało się. Nie wiem jakim cudem, jakim prawem fizyki, ale niech będzie, udało się. Tu trzeba jakoś przejechać bokiem tędy, ominąć to wszystko i zobaczcie, zakręcić bączka, bo policja jest mega, ale to mega daleko. Zobaczcie, co tu się stało. To jest takie idealne miejsce, żeby pokazać, że się wygrało. Zobaczcie, jak szybko on bączki może robić. Także widzowie, udało się. Chowamy się do naszego garażu. Grzesiu zostawił otwarty. Jesteśmy. Widzicie? Grzesiu został przygnieciony. Także to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ale jeszcze raz bokiem. Tym razem się uda. Tym razem wjadę w ten zakręt. Okej, to pa.